Radio Kraków. Radio Strada. W studiu Fryderyk Zyska. Porozmawiamy o projektowaniu. Dzień mamy dobry tutaj Państwu, dzień dobry pewien Marcin. Piękny rysunek, ale to się przejdziemy do niego. Tak, później. Natomiast dzisiaj o tym, właściwie o czym? Dzisiaj o estetyce, bo skoro jestem w audycji, to nie będziemy mówić o osiągach, przyspieszeniu. Ja mam, wiesz, problem taki właśnie, jak na przykład rozmawiamy, to o czym my mówimy? My mówimy o pięknie. Tak, o sztuce użytkowej, jeżeli ktoś by chciał ją w ten sposób nazwać, bo samochody są rzeźbami, tylko że odrobinę bardziej mobilnymi i możemy je oglądać nie tylko w galerii, czy salonach samochodowych, bez różnicy, czy to Genewa, czy Nowy Jork, czy Tokio. I warto spojrzeć na swój samochód pod tym kątem, poszukać w nim myśli projektanta, bo naprawdę jest dużo takich rzeczy, których nie widzimy na co dzień, a one gdzieś tam są, a to jakiś załamek, blach gdzieś tam. Się, tak, gdzieś karoseria wyprofilowana inaczej, trochę drzwi. I potem nagle mówimy, wow, coś tu jest jednak ciekawego. Mało tego, że to są, decydują te krzywizny, linie o różnicach między markami, to one coś oznaczają. Mhm. Na pewno projektant miał coś na myśli, tworząc bryłę czy sylwetkę samochodu w ten sposób. Na pewno twarz samochodu, czyli ta przednia część auta, też wysyła pewne sygnały, które możemy interpretować, więc tutaj też doszukujemy się pewnych aspektów związanych ze sztuką, czy z literaturą, architekturą. No, możemy bardzo szeroki sposób. Ale też taką sztuką popularną, bo na przykład mówi się, patrzymy na niektóre auta i mówimy, o, on się uśmiecha. To trochę jak plakat albo... A to też dużo mówi o nas, bo dajemy te cechy takie bardzo ludzkie naszym pojazdom, naszym samochodom i nie tylko nadajemy im imię, ale ufam, że wielu z naszych słuchaczy swoje auto nazwało w jakiś sposób. Tak, mają imiona bardzo często. Dokładnie. To o ile jest w wypadku Mitsubishi, w Mitsubishi Misiek, to w wypadku innych marek to nie zawsze jest takie oczywiste. Tak, ale są jeszcze te nazwy takie bardzo intymne, prawda, które już osobiście nadajemy, bo wiążą się z jakąś historią czy wydarzeniem. Na przykład pewien Fiat o kolorze bliżej nieokreślonym nazywany Jean Jouel i prawda? Do dziś nie wiadomo dlaczego tak się przyjęło i nasz przyjaciel takim autem jeździł. W naszej audycji jest rozpoznawalne i każdy wie, o co chodzi. Natomiast auto, o którym ja chciałbym dzisiaj opowiedzieć, to Lexus LC500. I jest to bardzo nietypowy Lexus, bo w takim typowym pojmowaniu czy wizerunku marki kojarzymy to logo, stateczną łyżwę ze spokojem, dostojeństwem, naturalnie z luksusem, kunsztem wykonania. Ale są trzy modele Lexusa, które osobiście kocham najbardziej. Jest to RCF, którego również testowałem i zachęcam do obejrzenia wideo z tego testu. Jest LFA, który jest hipersamochodem i wręcz nieosiągalnym dla przeciętnego człowieka. I jest teraz LC500, auto, które daje nam poczucie prowadzenia, obcowania z wnętrzem bardzo inspirowanym właśnie tym hipersamochodem LFA. A dla mnie jest troszeczkę spełnieniem dziecięcych marzeń, ponieważ jest to idealne połączenie samochodu i myśliwca bojowego. Coś, co wydaje się być niewyobrażalne, ale zasiadając za kierownicą tego auta, faktycznie czujemy się jak w myśliwcu bojowym, jak w urządzeniu do przemieszczania się i to nawet przy małych prędkościach. Daje nam tyle wspaniałych doznań, że nawet nie chcemy jechać szybko. Albo rozpędzamy się tylko nieznacznie po to, żeby usłyszeć brzmienie tego auta, ale też uwagę skupiamy na tym, w jaki sposób jest wykończone, jak kształtowane są płaszczyzny we wnętrzu, bo widać te pierwotne inspiracje z concept caru, gdzie wnętrze miało być nawiązaniem tej super, hiper nowoczesnej technologii japońskiej w połączeniu moim zdaniem z kunsztem kaligrafii, bo to są takie piękne, biegnące w nieskończoność linie i naturą, bo widać, że gdzieś tam pojawiają się takie inspiracje rozkładającymi się kwiatami czy płatkami właśnie liści, czy w
taki sposób, jak biegną, jaką formę przyjmują korzenie roślin, to również takie inspiracje odnajduję w tym samochodzie. Czyli taka harmonia i spokój. Tak. Czytałem właśnie dzisiaj jakiś artykuł dotyczący tego, co jest najbardziej uciążliwe w motoryzacji. I naukowcy stwierdzają, że nawet nie spaliny, które oczywiście w jakimś sensie są, ale hałas. Lexus to właśnie odejście od hałasu, chociaż w tych modelach mamy nie hałas, tylko mamy to jest brzmienie. Brzmienie. Tak. Właśnie, do tego zmierzam. Ja... Że tak jak może być fotel i miejsce do wygodnego siedzenia w samochodzie, bo trudno porównać to, co jest w Lexusie do zwykłego fotela ze zwykłego auta, tak to nazwijmy. Faktycznie. Tak samo tutaj to brzmienie jest czymś innym. To nie jest hałas to nie jest z rury wdechowej. Tak, to jest symfonia dźwięków i faktycznie wielokrotnie przejeżdżałem celowo przez różne tunele i o różnych porach dnia i również nocy, po to, żeby usłyszeć tą symfonię. I to jest coś jakby uczestniczyć w koncercie Wagnera, bo to brzmienie nie jest... Walkiria. Nawet bym nie porównał może taki... To nie jest japońskie brzmienie, to jest takie bardzo głębokie, bardzo bogate brzmienie, które faktycznie sprawia, że to auto zaczynamy postrzegać jako samochód, naprawdę super samochód, jako konkurenta dla najbardziej luksusowych marek sportowych, którym jest i jest szczery w tym jaki jest i to jest czysta przyjemność poruszać się tym autem, ale co najbardziej istotne, to w jaki sposób jest odbierane przez ludzi, których mijamy na ulicy, czy nawet w momencie, jeżeli gdzieś zaparkuje, czy to na stacji, czy w dowolnym miejscu. A szczególnie mężczyźni na niego reagują pozytywnie i podchodzą, oglądają. Zawsze były to słowa, jaki piękny, jaki wspaniały, jak cudownie brzmi. Parę razy zdarzyło się tak, że mijana para, to podejrzewam, że większość panów będzie później musiała odwiedzić jakiegoś kręgarza, bo bóle w karku, może wywoływać bóle w karku ten samochód. Na pewno jest modelem, który sprawia, że odwracamy za nim wzrok. To piękne jest, że tak dużo jest takich ładnych, eleganckich, cudownie pachnących, fantastycznie wyglądających samochodów, że Lexus właśnie znalazł taką drogę. Z jednej strony ma auta hybrydowe, auta codziennego użytku, auta po prostu normalne, ale ciche, komfortowe, dobrze wyposażone z eleganckich materiałów. I druga rzecz, a właściwie pierwsza. Czyli dalej mamy ten sam pakiet, ale jeszcze wzbogacony o odczucia, które coś są nadzwyczajnego, zarezerwowane o coś... dla supersamochodów. Tak. Faktycznie jest taki. I no... Że stajesz się dystrybutorem dźwięku, tak? Tak, ja w środowisku najbliższych mi osób jestem nazywany właśnie mecenasem dźwięku, czy osobą, która celowo wręcz, nie jadę szybko, ale dokonuję redukcji biegów po to, żeby ludzie mogli usłyszeć barwę tego dźwięku. Mhm. I to nie jest barwa dźwięku, która straszy, tylko jest właśnie taka przyjemna również do słuchania. Ale głównie chodzi też o to, żeby ludzie mogli obcować z tą bryłą, bo samochód jest tak kształtowany, to jest po prostu i symfonia dźwięku, ale i również symfonia linii, które biegną w nieskończoność, wzajemnie się przenikają. Ja zachęcam do obejrzenia wideo, które jest na zarówno facebookowej stronie Radiostrady i na moim profilu Zyska Styling. I przy okazji zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, bo no film jest skupiony na Lexusie LC500 i podczas tego filmu pojawiają się różne szkice, które ja wykonuję. Do wygrania w konkursie jest jeden z tych szkiców. Pokażmy do kamery, tak. Więc zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Aby wziąć w nim udział, wystarczy udostępnić ten film u siebie na profilu i osoba, która przez tydzień zbierze najwięcej lajków, zdobędzie właśnie nagrodę w postaci tego szkicu. Jest unikatowy, wykonany przeze mnie. Ufam, że dla niektórych będzie to jakieś trofeum albo przyjemność z obcowania z tego typu właśnie szkicem, który zwykle
tak wyglądają szkice projektowe, tak wyglądają szkice innych produktów, które opracowuję, więc jest tak to element procesu projektowego. Tych samochodów, dzięki którym wygrałeś Grand Prix Mazdy w projektowaniu aut. Właśnie tak, no od tego się zaczyna, od pierwszej kreski. Także to jest coś naprawdę wyjątkowego i myślę, że warto o to powalczyć. Przypomnij raz jeszcze, jak to można zrobić? Zachęcam do, należy polubić mój profil Zyska Styling na Facebooku, udostępnić film z Lexusa LC500 i po upływie tygodnia osoba, która zbierze najwięcej lajków, zdobędzie tą nagrodę. No to szanowni państwo, ktokolwiek ma ochotę wziąć w tym udział, a zachęcam, bo zapraszam. Naprawdę piękny szkic. Sam chciałbym taki. Zrobię sobie fotkę. Nie wolno brać udziału w konkursie niestety, ale państwo mogą, więc zachęcamy. I za tydzień rozstrzygnięcie tego konkursu. Fryderyk Zyska. Dziękuję bardzo. Radio Strada.